zapraszam na scenę gospodarza gminy Pychawa, pana burmistrza Pychawy, Janusza Urbana. Szanowni Państwo, z wielką radością otwieram obrzędową część naszych dożynek gminnych, dożynek ziemi bychawskiej Anno Domini 2016. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na tę piękną i jakże bardzo potrzebną w naszej społeczności uroczystość. Pozwólcie Państwo, że powitam poszczególnych przedstawicieli, tych, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Serdecznie witam przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego, pana Sławomira Sastowskiego, radnego sejmiku województwa lubelskiego, kolegę Henryka Dudziaka. Myślę, że jest już z nami, w związku z tym serdecznie witam starostę lubelskiego, pana Pawła Pikulę. Serdecznie witam radnych powiatu lubelskiego, pana Henryka Krajewskiego, pana Piotra Gębę. Serdecznie witam pracowników Urzędu Miejskiego na czele z panią sekretarz Jolantą Cajzer i panią skarbnik Elżbietą Dworak. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej w Bychawie na czele z przewodniczącym panem Grzegorzem Szaconiem. Serdecznie witam sołtysów gminy Bychawa, szefów instytucji, stowarzyszeń, organizacji, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Serdecznie witam wreszcie delegacje dożynkowe, które uwiły tak piękne wieńce na dzisiejsze spotkanie. Witam gorąco i serdecznie naszych przyjaciół z partnerskiego miasta Korzec na Ukrainie. Witam wszystkich Państwa, którzy zechcieliście uświetlić swoją obecnością naszą uroczystość. Myślę, że nikt nie odejdzie z dzisiejszej uroczystości zawiedziony. Szanowni Państwo, głosy z pola zebrane. Ziemia w większości zaorana odpoczywa przed kolejnym wysiłkiem. Dzieło dokonane. Ale historia tych dożynek, historia tych żniw, jak to zwykle bywa, jest długa i barwna. A wszystko zaczęło się niemal rok temu, kiedy jeszcze nie ustały trudy poprzednich żniw, kiedy jeszcze nie przebrzmiały radosne śpiewy z poprzednich dożynek, już rolnik ziemi bychawskiej planował, co i gdzie wsieje, jak najlepiej w kolejnym roku zagospodarować powierzoną sobie ziemię. I ten siew został dokonany. Kiedy przyszła zima, przyszło martwić się, czy śnieg przykryje pola, czy oszczędzi schodzące zboża przed mrozem. A kiedy tak się stało, na wiosnę przyszły nowe siewy i przyszły kolejne troski. Czy wystarczy wilgoci? Czy nie będzie wiosennych przymrozków? Czy będzie kiedy wykonać potrzebne i stosowne opryski nawożenia? To wszystko składało się na wiosenną pracę i trud rolnika. Przyszły kataklizmy, które szczęśliwym trafem niemal ominęły naszą ziemię, jeśli nie liczyć jednego wielkiego huraganu, który bardziej uderzył w ludzkie domy, w ludzkie zabudowania gospodarcze niż pola. My uniknęliśmy największych kataklizmów, jakie były udziałem niejednego regionu w Polsce. Wreszcie przyszedł czas dojrzewania zbóż. Kiedy rolnik patrzył w niebo, czy te piękne plony uda się o czasie i dobrze zebrać. Ale Bóg użyczył pogody. Dał możliwość zebrania plonu. Jednym wcześniej, drugim po kilku dniach. Myślę, że dzisiaj wszyscy już na naszej ziemi bychawskiej zdążyli. Wszyscy mogą świętować. A mamy co świętować, proszę Państwa, bo tak jak rozmawiam z wieloma rolnikami naszej gminy, plony były dobre, chyba lepsze niż w zeszłym roku.
I choć cena nie ta, choć chciałoby się, aby ten trud rolnika, aby te płody ziemi miały wystarczającą, godziwą cenę jako zapłatę za wasz trud, choć tego nie ma do końca, to myślę, że jest się z czego cieszyć. Bo ziemia zrobiła swoje. Wydała godny plon, który dobrze został zebrany. Dobrze został zebrany, bo ziemia bychawska ma bardzo dobrych rolników. Rolnik bychawski, chyba jak każdy, to taki szczególny zawód. Zawód, który wymaga niezliczonych godzin pracy. Tu nie ma pracy od do. Tu zmartwienie, tu uwaga, tu gotowość do pracy musi być w każdej chwili. Śmiało można powiedzieć, że w dzień i w nocy. Rolnik to taki człowiek, który musi też być cierpliwy i pokorny. Cierpliwy i pokorny dlatego, że trzeba wsłuchać się w odgłos przyrody, matki natury i wykorzystać najlepszy czas. Czasami być cierpliwym, kiedy coś nie wychodzi. Czasami trzeba po prostu przeczekać to, co niedobre. I z wielką uwagą, a przede wszystkim z wielką gorliwością zabrać się do pracy, kiedy warunki na to pozwalają. I tacy są rolnicy ziemi bychawskiej. I choć ich pracę wspomagają dzisiaj wielkie i nowoczesne maszyny, wspaniałe, coraz nowocześniejsze urządzenia, to jednak nic nie zastąpi pracy rolnika. Jego serca, jego uwagi, jego zapobiegliwości. Nic też nie zastąpi łaski od Boga, aby pomógł rolnikowi ten plon przygotować, aby pomógł ziemi go wydać i wreszcie, żeby mógł go zebrać. I dopiero wtedy żniwa są udane. Dopiero wtedy możemy cieszyć się z owoców płodów ziemi. Tak jak dzisiaj, w tej pięknej pogodzie. I myślę, że dzisiejsze wieńce dożynkowe, tak piękne, tak śliczne, tak liczne, są wyrazem wdzięczności całej naszej społeczności, wszystkich rolników naszej ziemi za ten plon. Dziękujecie za wszystko, co wydała ziemia. Ja chciałbym tu wspólnie dziękować z wami. Dziękuję za to, że mimo trudu tych żniw, prowadzonych niemal do ostatnich dni, zdążyliście na czas. Że jesteście tu z nami. Że chcecie dzielić się radością bycia tu z nami wszystkimi. Chcecie dzielić się radością tego, co przyniosła wam Matka Ziemia. I z serca wam za tą pracę dziękuję. I deklaruję, że tak jak potrafimy najlepiej, będziemy waszą pracę wspierać. Że będziemy starali się poprawiać drogi, że pojawi się jeszcze więcej asfaltów, chodników, że będziemy stwarzać wam, jak tylko potrafimy, najlepsze warunki do tego, żeby wasza praca była jak najłatwiejszą. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, ale staramy się. I oby nasz wspólny trud doprowadził do tego, że kolejne zbiory, kolejne żniwa 2017 roku będą co najmniej tak samo udane. Z serca wam, rolnicy ziemi bychawskiej, dziękuję za to poświęcenie, za serce, za to, że jesteście i za to, że chcecie dzielić się tą radością. Ale chcę tu też podziękować tym, którzy dzisiaj przygotowali tę uroczystość. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale z wielką radością cieszę się z tego faktu, że było nas tak wielu, że każdy dołożył swoją cegiełkę, mniejszą, większą, do dzisiejszej uroczystości. Bo jest się z czego cieszyć i trzeba zrobić to razem. Trzeba dobrze przygotować to święto. I to święto dobrze przygotowaliśmy. Jest czas pracy, jest czas zmartwienia, ale jest też czas odpoczynku i radości. I ten czas odpoczynku i radości dzisiaj chciałbym w tym momencie ogłosić. Dziękując wam z serca za wszystko, co zrobiliście, aby dzisiejsze dzieło, dzieło naszych dożynek, mogło być naszym wspólnym świętem, świętem rolnika ziemi bychawskiej. Z serca wszystkim dziękuję i zapraszam do...